Policja z Chorzowa poszukuje 76-letniego Wiesława Nyrki, który w sobotę 4 lutego wyszedł z domu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Monitoring zarejestrował, jak mężczyzna wychodzi z klatki schodowej przy ulicy Księcia Opolskiego. W dniu zaginięcia ubrany był w szarą kurtkę, szare spodnie, buty koloru brązowego. Jeżeli chodzi o sylwetkę mężczyzny, ma 1,76 m wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Jego sylwetka jest delikatnie zgarbiona. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Chorzowie. Miał także na sobie różową koszulę, szary sweter w kolorowe wzory i ciemne półbuty. 76-latek wyszedł z domu w sobotę około godziny 9:30 i miał udać się do Jeleniej Góry. Wiadomo jednak, że tam nie dotarł. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Chorzowie.